Medale prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej za długoletnie pożycie małżeńskie odebrało dziś w suwalskim ratuszu 17 par. To osoby, które przeżyły razem co najmniej 50 lat. Był marsz Mendelsona, kwiaty, życzenia i lampka szampana. Słowem wszystko, co towarzyszy takim uroczystościom. Medale wręczał i życzenia składał Czesław Renkiewicz, prezydent miasta. 50 lat wspólnie w małżeństwie to jest osiągnięcie, to jest duży wyczyn, szczególnie dzisiaj, kiedy widzimy, że rodzina przechodzi kryzys, dużo jest związków, które rozpadają się, dużo rozwodów, dlatego też chylimy przed Państwem czoła i gratulujemy. W ubiegłym roku w Suwałkach ślub wzięło 400 par. Jednocześnie liczba rozwodów od lat utrzymuje się na poziomie około 150 rocznie. Uhonorowane dziś pary uniknęły rozstania. Niektórzy twierdzili, że swoje znaczenie miały czasy, w których przyszło im się pobrać. Koniec lat 60. minionego wieku to kryzys w kraju, braki na sklepowych półkach i wiele innych problemów życia codziennego, które skupiały uwagę. Ważny też był wzajemny szacunek i zrozumienie. Tak, bo to łączy nas wiele innych spraw, takich spraw, żeby jakoś związać koniec z końcem, żeby te dzieciątka jakoś pouczyć, poubierać, wykształcić. Myślę, że to ja to nie przywiązywałabym do tego wagi, na czas. To zależy od ludzi, którzy się pobiorą, jak żyją, jaki mają stosunek do ciebie.